Cześć, dzień dobry, witamy w nowym odcinku podcastu Co to będzie. Ja nazywam się Marta Nowak. Ja nazywam się Miłosz Wiatrowski Bujacz. I w czasie, kiedy Wy spokojnie włączacie sobie podcast, nie wiem, jedziecie do pracy, gotujecie obiad, prasujecie, kochani kochane, Chiny nie śpią. Dzisiaj będziemy rozmawiać o światowych mocarstwach, o konfliktach między USA, Chinami, Unią Europejską, o wielkiej geopolityce. Znowu problem trzech ciał. Tak trochę jest. Razem trochę większych. Niż tydzień temu, kiedy problem trzech ciał były różne jednostki samorządu terytorialnego. Nie, nie, przechodzimy po prostu. We are going global. Ale jeszcze Ale tak. Zatrzymamy się przez chwileczkę na, na samorządówce, bo finiszuje się kampania. Tak jest. W niedzielę odbędą się wybory samorządowe. No i kandydaci, kandydatki oczywiście w popłochu próbują zdobyć ostatnie głosy, przekonać nieprzekonanych i zaprezentować się z jak najlepszej strony. Skupimy się tutaj na tym warszawskim wyścigu, no on jest najba najgłośniejszy, najbardziej spektakularny, najczęściej omawiany, zwłaszcza, że on w święta wielkanocne obfitował w pyszne smaczki. Rafał Trzaskowski wypuścił takie wideo, które następnie usunął. Wiemy, że pewnie widzieliście, wiemy, ale przeżyjmy, przeżyjmy to jeszcze raz po prostu. Drodzy Państwo, chciałem Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia na święta Wielkiej Nocy. Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Jak najwięcej czasu z rodziną i przyjaciółmi no i rewelacyjnego dyngusa. Aleś wymyślił. A no tak, sąsiad nam zadał kuchnię parę dni temu. No, w każdym razie wszystkiego dobrego. Aleś wymyślił Rafał. Aleś wymyślił Rafał. No poleciał, popłynął, można powiedzieć, w tym dyngusie. Um, Problem z tym wideo, nie, nie mogę mówić problem z tym wideo, bo może tam nie było żadnego problemu. No W każdym razie internauci, internautki, jak rozumiem, sam Rafał Trzaskowski, e, do, dostrzegli w końcu, to znaczy internauci pierwsi, Rafał Trzaskowski później, że jednak ta scenka rodzajowa wyglądała bardzo jak z serialu Świat według kiepskich. E, Rafał po prostu rozwalony w kuchni, na fotelu, czy na, na, na zydelku w sumie. Pan prezydent, nie Rafał. Pan prezydent, no nie wiem, bo to było takie swojskie, ja się a czułem jak u niego domu a może tak, że właśnie jak ten sąsiad co zalał i no przyszedł, przyszedł z przeprosinami, a tu... No i, i, i prezydent Trzaskowski tak sobie opowiada, a jego żonka tam przy garach szykuje te, te posiłki po prostu wielkanocne, a on życzy wszystkim rodzinnego czasu. No na pewno to jest taki dosyć wygodny, rodzinny czas w wykonaniu Rafała Trzaskowskiego, no ale tak... Y Część, znaczy duża część zwolenników Trzaskowskiego oczywiście mówiła, że to tutaj się wszyscy przyczepiają bez sensu, że, że fajny klip. No, ale, ale jednak kandydat uznał, że nie taki fajny. Kandydat uznał, że nie taki fajny. Napisał, że w biegu i tym kampanijnym, i przedświątecznym czasem popełnia się błędy, że jest błąd, będzie pokuta. Więc tutaj wchodzimy już w takie katolickie imaginarium. A dla mnie było ciekawe, jakie były polityczne próby poserfowania na tej fali. Tobiasz Boheński napisał, że on dzisiaj wideo nie wrzuci, ponieważ on pomaga żonie w kuchni, w przygotowaniu świąt. Później wrzucił wideo, ale czymś innym. Ale najbardziej mi się spodobał tutaj a propos żon i świąt, pan Paweł Wyrzykowski, taki lokalny lider Konfederacji, który umieścił zdjęcie takiego zastawionego stołu nakrytego na wiele, wiele osób z podpisem Stół naszykowany, żona zrobiła kawał dobrej roboty podczas gdy grałem w grę. I myślę, że tutaj ten, ten trolling konfederacki jest, jest bardziej godzin uwagi niż smutna puenta pana Tobiasza Bochańskiego. It's funny because it's true, bo jestem pewien, że dokładnie. Oprócz tego, że podejrzewam, że ten stół może jednak nie był jego, bo to wyglądało naprawdę na, na dużą imprezkę. Chociaż, kto wie. E, natomiast nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie było tak, że on sobie tam grał w gierkę e, w FIFA z Mencenem online. No i jeszcze mamy to, że Tobiasz Bocheński z kolei zamiast robić spoty wielkanocne udzielił w... Tygodniku sieci, takiej wypowiedzi o tym, cóż on też nosi ze sobą w swojej walizce, co jest dla niego ważne, takie takie rzeczy, typu co masz w torebce, no i zdradził, że on nosi słuchawki bezprzewodowe, ponieważ bardzo lubi słuchać muzyki. Co ma też związek z playlistą, którą stworzyłem podczas kampanii. Cytuję tutaj pana Tobiasza. Playlista nazywa się Tobi. I to jest dla mnie rozczarujące po prostu, że ta playlisty nazywa się Tobi, są na niej Beatlesi, Led Zeppelin y, i Manam i y, Tobi jej słucha. I ja, moje serce się roztopiło po prostu, no nie wiem. Słuchaj, czy skoro Tobiasz Bocheński ma playlistę, um, którą nazwał Tobi i mówi o tym publicznie, to czy mogę o nim teraz mówić per Tobi? E, nie wiem, no... Spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Jeśli chodzi o Tobiego, to mnie osobiście wzruszyło bardziej coś innego w ostatnim tygodniu kampanii, mianowicie w mediach społecznościowych ludzie zaczęli wrzucać ich wyniki w tych kwestionariuszach, na kogo powinni głosować e, w zgodzie ze swoimi poglądami, tak? To się wypełnia ankiety, tam jest co my o tym i o tym. No i yy, dziennikarz Wojciech Szacki z polityki właśnie wrzucił, że ma tyle procent wspólnego z Bieja, ta tyle procent z Tobiaszem bochańskim, na co Tobi odpowiedział: No, mi wyszło, że mam 85% wspólnego, jeśli chodzi o poglądy z Tobiaszem bochańskim, co miało być, jak rozumiem, zabawne I, i jest zabawne, ale chyba nie do końca w ten sposób, który Tobiasz Bochański chciał, bo jakby w idealnym świecie, to kandydaci odpowiadają na pytania na temat swoich poglądów. I potem, kiedy odpowiadają na nie, tak jak Tobiasz Bochański, ponownie, tak dla żartu, to powinno im chyba wyjść 100%. Um... No ale wiesz, no, że zdanie czasem może się zmienić w ciągu dnia, a czasem w ciągu jednej nocy można, może, można przewartościować swoje życie. Wszystko płynie, z każdą sekundą naszego życia stajemy się zupełnie innymi ludźmi. A skoro wszystko płynie, to płynie też Rzeka Wisła. Kandydatka lewicy Magdalena Bijat nie bawi się w te gierki, nie gotuje. Ona akurat myła okna przed, przed Wielkanocą na Facebooku, ale powiedziała, że ona chciałaby, żeby były na wiśle miejskie kąpieliska. Z tej okazji wrzuciła w śmigu z dyngus zdjęcie swoje z kandydatami również lewicy innymi do miejskich organów, jak stoją po pas w wodzie wiślanej. Okazało się, że sprawdzili, że tam woda spełnia rzeczywiście jakieś tam wymagane normy i można by zrobić miejskie kąpieliska. Ja chciałam to potwierdzić, ponieważ ja się nieraz kąpałam w wiśle i nigdy mi nic nie było. Także moja anegdata potwierdza, że można. To w takim razie muszę spróbować. Zachęciłaś mnie. E, dobra, a co dalej? Słuchajcie, dla co dalej? No teraz myślę, że dobry temat łączący to, a... tą, tą Wisłę, Kąpieliska, bardziej no. szerzej mówiąc, e, z młodzieżą, o której jakby jak wiadomo młodzież jest najważniejsza. Tak. Otóż y, nie ma już zadań domowych. Można się kąpać w Wiśle. Mamy <grym> tyle tak, wolnego <grym> czasu nagle. Można rzucić plecak w kąt, grać w Minecrafta i kąpać się w Wiśle całą wiosnę. Droga młodzieży. Tak, zakaz, ten zakaz prac domowych. Myśmy o nim mówili szerzej w drugim odcinku naszego podcastu, więc można sobie powrócić do odcinka zytuowanego bodaj Żegnamy Stasia, Nel i prace domowe. E, tam, że opowiadamy na ile te prace mają sens. No to nie jest tak na pewno, że wszystkie zostają teraz zlikwidowane. Są po prostu m, ograniczone co do tego, czy one mają być obowiązkowe, czy nie. Tak, może też napisać nawet o tym cały poradnik. E, tak, ja napisałam cały poradnik, e, więc uczniowie, rodzice oraz osoby, które po prostu są zawistne i myślą, że one miały pracę domową, a teraz dzieci nie mają. Gdzie tu sprawiedliwość? E, ja zalinkuję tam cały tekst w, w, w opisie tego odcinka. W każdym razie e, nauczyciele nie mogą już zadawać obowiązkowych na ocenę prac pisemnych oraz praktyczno-technicznych w podstawówce. W licealiści dla was już nie ma żadnych słodkich cukierków w po prostu dalej się tak samo pisać rozprawki. Przepraszam. Pozdrawiam. I no, tak jak wspomniałaś, o większości kontrowersji, ale też takich niuansów prawnych, to znaczy czy, czy w ogóle jakby, czy można to przeprowadzić, tak, bo to jest problem karty nauczyciela, nauczyciele mają prawo używać wszystkich metod nauczania, jakie uznają za, za słuszne w ramach prawa, tak, tu już jesteśmy nie jesteśmy dzieci nie wolno bić dzieci. E, natomiast to, o czym wcześniej w, naszej, w naszym całym odcinku nie rozmawialiśmy, tak mi się wydaje, a co bardzo często się teraz pojawia jakby już po wprowadzeniu tego, tego rozwiązania w debacie publicznej, to jest to, to taka obawa czy kontrowersja, czy w prywatnych szkołach, czy w społecznych szkołach to będzie obowiązywało. A, tak? Szkoła w chmurze. Czy to jest pogłębianie nierówności edukacyjnych, bo te dzieci w publicznych szkołach to będą głupie, a w prywatnych to tam będą mi ładować dalej te zadania domowe. No, to jest taka właśnie często jakby taki, taka obawa czy, czy nakręcanie paniki społecznej, no tutaj zdania są podzielone. że znaczy niektórzy, niektórzy prawnicy, bo to już prawnicy muszą mhm. wejść, tak, bo tutaj mamy po prostu to już nie my prości podcasterzy. My dokładnie. Natomiast to jest dosyć ciekawe z perspektywy tego, co, co, co zrobi Ministerstwo Edukacji, bo, bo nie jest oczywiste, że, że to, to, to nowe rozporządzenie ma nie dotyczyć szkół publicznych czy, prywatnych, czy szkół prywatnych, ale może. I tutaj ministra Nowacka jakoś za bardzo nie wypowiadała w tej kwestii. No jestem ciekaw, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej teraz będzie po prostu jakby pilnowało, żeby, w prywa, żeby prywaciarze też tam po prostu swoich bananowych dzieci nie mogli przeprowadzać przez, przez cały, po prostu przez całą sztafetę, czy, czy maraton zadań domowych, czy nie. No jestem ciekaw. A skoro ministerialne tutaj rozporządzenie, to szybki skok teraz zrobimy od edukacji do innego kluczowego obszaru, jakim jest zdrowie. Minister Kaleszczyna, po tym jak Andrzej Duda ogłosił, że on nie podpisze ustawy o pigułce dzień po, z uwagi, jak stwierdził, na dobro dzieci nieletnich, które już nie wiadomo, co z tą pigułką zrobią. On się wsłuchał w głos rodziców. Tak, tak nadstawił ucha i tam rodzice tam krzyknęli: Panie, Panie prezydencie, nie róbmy tego! No ale ministerka Leszczyna jest zdeterminowana, żeby to zrobić. W związku z tym od 1 maja będzie recepta farmaceutyczna na pigułkę po. To znaczy, że będzie można przyjść do apteki i powiedzieć farmaceucie, no ja bym chciała tam pigułkę po, a wtedy farmaceuta ma wystawić taką receptę i wydać pigułkę. To jest rozwiązanie, które oczywiście ułatwi dostęp do, do antykoncepcji awaryjnej. Znów tutaj się uaktywniła Magda Biejat w tej sprawie, która decyzję pochwaliła. Ale też zaproponowała taki kolejny krok, że można by oprócz tego uruchomić infolinię NFZ-owską, tak, tak jak jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna na telefon, żeby po prostu osoby mogły zadzwonić i w konsultacji z lekarzem dostać szybko taką receptę, żeby nie dokładać roboty farmaceutom i żeby też zminimalizować ryzyko, że po prostu jak masz jedną aptekę w gminie, to ci ta farmaceutka nie sprzeda akurat, nie? No tak, mamy problem w Polsce y, farmaceutów, którzy powołują się na klauzulę sumienia. To jest bardzo kontrowersyjne. Generalnie klauzula sumienia nie obowiązuje farmaceutów, ale no w momencie, w którym masz jedną czy, czy, czy dwie apteki i w, w swoim mieście i w obu mówią ci, nie, no sorry, nie. A nie, ma, No to możesz powiedzieć, a klauzula sumienia nie obowiązuje farmaceutów. A ten farmaceuta powie, A figę, to no pan sobie właśnie. jedzie do miasta wojewódzkiego, znaczy pani. Albo tutaj to policję niech pan weźmie. We, właśnie. Nazwie, tak? I, I rób tutaj po prostu inbę na, na pół miasteczka, bo wszyscy będą patrzeć jak ty policjantów wołasz, że ci nie chce sprzedać tabletki po i już wszyscy wiedzą, co robiłaś w nocy. No, no właśnie, więc y, miejmy nadzieję, że ten Plan B, bo tak nazywa to <laughs> ministra Leszczyna, zostanie wzbogacony o Plan C albo Plan B2, <laughs> e, czyli propozycję Magdaleny Biejat. E, no, miejmy nadzieję, że to i dojdzie do jakiegoś porozumienia. O, chociaż oczywiście to ma tę wadę, że kosztuje pieniądze. Nie? Nowa infolinia NFZ, w przeciwieństwie do recepty farmaceutycznej, to, która nie jest obciążeniem dla budżetu państwa jednak. No i jeszcze mamy e, kwestię... Prokuratorki Ewy Wrzosek i Śledztwa Dziennikarskiego Wirtualnej Polski. Tak, Patryk Słowik w zeszłym tygodniu Dziennikarz e, Wirtualnej Polski opublikował taki długi materiał śledczy, swoją drogą bardzo ciekawy, bo to było takie właśnie dziennikarstwo. E, no, nie spotkałem się wcześniej z taką formą właśnie dziennikarstwa śledczego w Polsce. Mianowicie, e, Patryk Słowik postanowił, i tu też są kontrowersje, skąd on wiedział, żeby tutaj węszyć w tym temacie, e, sprawdzić, czy m, jakby tutaj... Pani prokurator Wawrzosek, która by była, była bardzo istotna w próbach przejęcia czy raczej zablokowania, jakby to powiedzieć, w próbach zablokowania tego, żeby PiS nie zacementował mediów publicznych, w momencie, w którym Bartłomiej Sienkiewicz próbował te media odbić. Tak, to konkretnie chodziło o to, że po prostu jeszcze jakby ten ostatni, krótki rząd Morawieckiego, oni próbowali tak zrobić, żeby, żeby tych, tego TVP i Polskiego Radio nie dało się potem odbić i tutaj skład, prokurator Ewa Wrzosek składała takie wnioski do odpowiednich organów, żeby to działanie zablokować i składała je bardzo szybko, jak się okazało, jak, jak ustalił Patryk Słowik, że tego samego dnia po prostu okazało się, że, że tutaj jest coś planowane i już po prostu wnioski szły, takie kilkunastostronicowe, ładnie przygotowane, do odpowiednich organów przygotowane właśnie przez prokurator Wrzosek. Tak, to było, to, to było zresztą na wniosek Bartłomieja Sienkiewicza, wtedy jeszcze nie ministra, tylko posła Bartłomiej Sienkiewicz właśnie wysłał takie taki pismo do prokuratury, mówiąc, że on tutaj chciałby zablokować, czy, czy jakby zgłosić swoje obawy, wątpliwości, czy proces przeciwko tym, tym praktykom PiSu. Jednocześnie właśnie dodał w CC, w mailu, prokurator Wrzosek, bo to nie do niej było skierowane mm. to pismo, ale Oświękiewicz zaznaczył nam, że on tej prokuratorce, do której to wysyła, to nie ufa, ale ufa Ewy Wrzosek. E, I tego samego dnia, kiedy Ewa Wrzosek mówi, że się dowiedziała, e, tak, tak w wywiadach prasowych, o, jakby dostała tego maila od Sienkiewicza, czego przeczytała, no to właśnie tak jak mówisz, wysłała mnóstwo tych bardzo dobrze przygotowanych dokumentów do, do, do sądów rejestrowych w całym kraju one były nie tylko bardzo dobrze przygotowane, ale też bardzo ładnie sformatowane i tu się pojawia właśnie to, ten aspekt śledczy Patryka Słowika, mianowicie on zaczął szperać w metadanych dokumentów dostępnych publicznie, właśnie tych, tych wniosków Ewy Wrzosek i wyszło mu, że są obrabiane i jakby, jeśli chodzi o formatowanie i tak dalej, dokładnie tak samo jak wszystkie dokumenty jednej z bardzo dużych kancelarii prawniczych w Warszawie. Doszedł też do tego, że te pisma były nadawane z poczty która się znajduje chyba 50 metrów od tejże kancelarii, a nie z poczty, która jest najbliżej prokuratury, w której wowrzesek pracuje, albo po prostu, jakby są też prokuratura, ma podpisaną umowę z, z pocztą polską, więc nie trzeba iść na pocztę, żeby coś wysłać. No i jeszcze tutaj jest sprawa kombajnu do kserowania. Wyszło też, że po prostu te, te dokumenty były skanowane za pomocą urządzenia, którego w prokuraturze nie ma, a które akurat jest w tejże kancelarii. I to jest kancelaria, która w tej chwili obsługuje, a przynajmniej tak, 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 jakby, nie wiem, Patryk Słowik pisze, Nie pamiętam już w tej chwili, czy to zostało potwierdzone, czy nie. Kancelaria chyba odmówiła udzielenia odpowiedzi. Natomiast no, doniesienia prasowe są takie, że to jest kancelaria, która w tej chwili obsługuje media publiczne. No i tu się pojawia Aha. takie wątpliwości. Po pierwsze, czy pani prokurator może po prostu sobie działać na nie home office, ale po prostu friendly open office z jakiejś kancelarii. Mhm. Czy ona w ogóle te dokumenty przygotowała, czy przygotowali to prawnicy tej kancelarii. No i jakby co to znaczy w kontekście tego, że teraz ta kancelaria. Znowu, jeśli chodzi o doniesienia prasowe, obsługuje prawnie te spółki. No, jest to po prostu fajnie udokumentowane śledztwo dziennikarskie. Od, a propos tych pytań, które właśnie zadałeś. I w tym kontekście no, zastanawiający jest y, tweet Donalda Tuska, premiera, który y, napisał coś takiego. Tym, którzy bezinteresownie odważyli się kilka lat temu wystąpić przeciw kłamstwom i złodziejstwu władzy, należy się szacunek. Szczególnie od tych, którzy na współpracy z tą władzą nieźle zarabiali. Wiecie o czym mówię i przepraszam, ja nie wiem o czym premier Tusk mówi, ale najwyraźniej ludzie na Twitterze wiedzą i bardzo łączą te dwie sprawy, to znaczy śledztwo Patryka Słowika w sprawie prokuratorki Ewy Wrzosek, dziennikarskie z tym tweetem premiera i już tutaj są jakieś niesamowite opowieści, niesamowite oskarżenia, kto tutaj kogo opłacał i jak to tutaj dziennikarze wirtualnej Polski mogą atakować stronę demokratyczną, liberalną jakby ludzie po prostu ci loją Liści najwięksi platformy obywatelskie zapomnieli, że, że ci sami dziennikarze, te same redakcje robiły, ujawniały afery PiS, ujawniały, nie wiem, sprawę Łukasza Mejzy, jego biznesów uzdraw uzdrawiających. Nie wiem, ale w każdym razie jest tu, Twitterowy, Twitterowa burza. Nie jestem też, szczerze mówiąc, ja tak w sercu, to jest moja prywatna opinia, do końca przekonana, czy takie sugestywne tweety, że wiemy, ale nie powiemy, że każdy wie, domyślcie się, to jest na pewno coś, co jakby gra dobrze z pewnym takim dekorum, które jednak premier państwa polskiego powinien przyjmować. No ale co no ja ale są moje prywatne wątpliwości. Ja się z całkowicie zgadzam, to tak ten, ta retoryka użyta przez Tuska brzmiała bardzo jak retoryka używana przez rządy Prawej Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy, gdzie właśnie było dużo takich insynuacji. Jest symetrystą chyba miło, że jakimś... <słuch> Może, może. Jeśli tak, to nie wstydzę się tego. N natomiast no właśnie te, te insynuacje, jakieś teorie spiskowe, no oczywiście tutaj należy wspomnieć, że e, kontrowersje związane z wirtualną Polską konkretnie są takie, że wirtualna Polska faktycznie, to był wynik innego śledztwa dziennikarskiego, nie wirtualnej Polski, e, o dziwo, e, no publikowała bardzo pozytywne artykuły na temat Zbigniewa Ziobry i jego partnerki. E, I one były podpisywane nazwiskiem niekiego Krzysztofa Suwarta, jeśli dobrze pamiętam, czyli które nie istnieje. No i też, jeśli dobrze pamiętam, to te, te treści, które nie były oznaczone jako treści sponsorowane, były też związane z jakimiś tam transferami pieniężnymi, chyba zresztą z Funduszu Sprawiedliwości, o którym często mówimy. Natomiast tu często są atakowani w tym kontekście właśnie Patryk Słowik, czyli autor tego tekstu, oraz Szymon Jadczak, inny bardzo znany dziennikarz, e, śledczy wirtualnej Polski, który również jakby miał ogromną rolę w, w nagłośnianiu wielu, wielu skandali związanych z prawami i sprawiedliwości, sprawiedliwością, ale też no, patrzy na ręce obecnej władzy. I tutaj e, no, ani. Patryk Słowik ani Szymon nie pracowali w wirtualnej Polsce, wtedy, kiedy była ta cała afera z Krzysztofem Suwartem. Ale nawet niezależnie od tego, no mamy tutaj sytuację, w której po prostu premier, tak jak powiedziałeś, sugeruje, ale nie mówi tego jasno, znaczy nie mówi tego otwartym tekstem, ale mówi tutaj, jeśli nie walczyliście o wolność, nie byliście herosami. No, się. Tak, za, za, za czasów autorytarnego reżimu PiS, to no jak śmiecie w ogóle tutaj śledzić jakieś takie afery i patrzeć nam na, na ręce? No, to jest, to jest karygodne, tak? Każdy to jest, władzy, warto karygodne. patrzeć na ręce. To taka jest no, moja prywatna opinia, ale ona nie jest kontrowersyjna, naprawdę. No to jest podstawowa misja dziennikarstwa, więc tutaj Donald Tusk naprawdę bardzo, bardzo no, no, no dla mnie karygodna wypowiedź, tak. A teraz e, przechodzimy do części głównej, czyli Chiny, Polska, nie, Polska właściwie zobaczymy, na ile Polska, a na ile Stany Zjednoczone i Europa jako taka. Posłuchajmy kilku wypowiedzi. Chodzimy w bardzo czas niebezpieczny wykuwania nowego ładu światowego. Obstawiam, że będzie jednak konfrontacja chińsko-amerykańska na Pacyfiku. Amerykanie nie odpuszczą tego. I... Ale mogą przegrać, więc możemy mieć tak nowy świat. Dla Stanów Zjednoczonych najważniejszym. Rywalem, tak to należy uznać, są w tej chwili Chiny, tak to jest definiowane przez amerykańskie służby wywiadowcze Chiny i Rosja to dwie strony tej samej monety to dwa elementy tego samego zagrożenia. I to jest sposób myślenia, który bardzo bliski jest nam. W Polsce dla nas zagrożenie rosyjskie jest zagrożeniem fundamentalnym i kluczowym. Kolejny kraj chce całkowitego zakazu używania TikToka. Chińska aplikacja gromadzi dane użytkowników oraz ma na nich negatywny wpływ. Mówił na początku Jacek Bartosiak, później Michał Rachoń w TV Republika przy okazji wizyty prezydenta Dudy i premiera Tuska w Stanach Zjednoczonych. No, ostatni materiał to jest Telewizja Trwam, która być może po raz pierwszy pojawia się w naszym programie, ale mówi o bardzo ważnej rzeczy, proroczo wręcz, bo to jest materiał sprzed roku, czyli o TikToku i jego negatywnym wpływie. Tak, więc właściwie zamiast naszego wstępniaka moglibyśmy dać ten wstępniak z Radia Maria. TV Trwam, bo zaczynamy właśnie nasz wielki segment o geopolitycznej rywalizacji Chin, Stanów Zjednoczonych i Europy od TikToka. Kongres amerykański przegłosował zgodnie, bardzo demokraci i republikanie dogadali się jak nigdy. Takie prawo, że TikTok w ciągu pół roku ma albo zostać sprzedany amerykańskim właścicielom, albo ma w USA przestać działać, to znaczy nie będzie go można instalować na nowych urządzeniach, ani nie będzie go można aktualizować tam, gdzie on już jest. Tłumaczą to bezpieczeństwem. USA boi się, że rząd chiński wykorzystuje dane zbierane przez TikToka do tego, żeby jakoś, no, no po prostu, zbierać informacje na temat obywateli amerykańskich, że to właśnie nie zostaje gdzieś w TikToku, tylko że tutaj władze chińskie też mają do tego dostęp poprzez różne możliwe scenariusze, a to jakieś pakiety złotych akcji, które pozwalają wpływać na przedsiębiorstwa, a to po prostu no przez to, że to jest państwo, które jednak nie działa na zasadach demokratycznego państwa prawa. I tu też pojawia się dodatkowo taki element, który właściwie łączy się z tym, z tym w jaki sposób Andrzej Duda uzasadnił swoje weto dotyczące pigułki Dzień Po, czyli kwestii tego, że chodzi o obronę dzieci, tak, I że wschło się w głosy rodziców, ponieważ ustawodawcy, osoby, członkowie kongresu też często powtarzają takie hasło, że TikTok. Że TikTok to jest cyfrowy fentanyl, czyli, czyli opioid, który odpowiada w ogromnej części właśnie za, za epidemię. Pomyślcie, euforia. Tak jest, euforia, tylko że jedynym narkotykiem w euforii byłby TikTok, ale jest jeszcze bardziej uzależniający niż, niż fentanyl. No, chodzi też o to, że nie tylko zbieranie danych, ale też właśnie uzależnianie mhm. dzieci, tak? najmłodszych użytkowników TikToka, robienie im, tutaj pozwolę sobie na powiedzenie tego w sposób niekoniecznie prawny, sieczki z mózgu. No, bo, bo jest też oczywiście, no, jak, jak przy wszystkich rzeczach związanych z mediami społecznościowymi no, duża obawa, że, że to bardzo źle wpływa na, na, na rozwój i poznawczy i emocjonalny m, najmłodszych użytkowników, więc nie tylko jakby tutaj będą kradli nasze dane ale uzależniam nasze dzieci od czegoś, co jest tak szkodliwe dla nich jak, jak fentanyl, czyli, czyli no, bardzo, bardzo uzależniający opioid Tak, tylko, że nikt nie atakuje, nie wiem, na przykład Facebooka, czy Instagrama. Instagrama tylko TikToka, który rzeczywiście no jest nie jest amerykański, jest chiński. To znaczy firma teraz tłumaczy, że to jest taka międzynarodowa, globalna spółka w ogóle no, ale jakby o oryginalnie jest to aplikacja chińska. Tam się też ta wiedza a propos te, tego bezpieczeństwa też jest czerpana przez kongresmenów ze spotkań z FBI i CIA, które są niejawne, więc my jako Międzynarodowa Opinia Publiczna tak naprawdę nie wiemy, co oni tam wykryli. Niektórzy kongresmeni właśnie mówią, że nic tam ciekawego się nie dowiedzieli, niektórzy wychodzą szokowani. Mamy za to taki raport estońskiego wywiadu, który się ukazał niedawno, który też twierdzi, że tutaj, że aplikacja TikTok służy władzom chińskim Masowego gromadzenia danych na temat obywateli państw w zachodu, także drodzy TikTokerzy, Wy też jesteście tymi obywatelami. W rozmowie z PAP rzecznik TikToka w Polsce odpierał te zarzuty, mówił, że raport zawiera szereg nieprawidłowości. No i tutaj, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, każdy musi sobie sam rozstrzygnąć w głębi duszy, komu wierzyć w sprawie TikToka, czy estońskiemu wywiadowi, czy rzecznikowi TikToka. Tak. Um... To prawo, to, to prawo nie zostało jeszcze w Stanach wprowadzone. Tutaj jest, powiedziałeś, że w kongresie jest, jest zgodność, natomiast oczywiście kwestia implementacji czy wprowadzenia tego zakazu jest trochę trudniejsza, ponieważ zbliżają się wybory i to niekoniecznie może się spodobać właśnie najmłodszym wyborcom zakazanie aplikacji, która jest, która jest ogromnie popularna. Prezydent Biden oczywiście mówi, że jest jak najbardziej za tą, za tą decyzją kongresu. Do niedawna Donald Trump mówił podobnie. Ale, 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 ale. Doznał e, oświecenia. Tak, niedawno Trump spotkał się z takim biznesmenem, który nazywa się Jeff Yes. Yes Queen. I, e, tak. I, e, I właśnie to jest człowiek, który ma. 20 ponad miliardów dolarów akcji TikToka. I krótko po tym spotkaniu Donald Trump nagle wykonał taki zaskakujący zwrot w sprawie tej aplikacji. Tak ogólnie to ogłosił, że: no, on to w sumie tak umywa ręce, on to w sumie nie wie, no są problemy, ale z Facebookiem też są problemy, no i tak, no, no sobie tam zdecydujcie, co tam chcecie. Co jest tym ciekawsze, że Trump ze swojej prezydentury sam proponował ustawodawstwo, które, czy tam. Prawo w każdym razie, które było bliźniacze do tego obecnie wprowadzonego przez kongres, znaczy przegłosowanego. Tak, i oczywiście też to spotkanie z Jeffem Jasem odbywa się w momencie dosyć ciekawym dla Donalda Trumpa, czyli w momencie, w którym on ma do zapłacenia ogromne, ogromne kary zasądzone przez w paru właśnie postępowaniach, procesach sądowych z których zapłaceniem ma spory problem, jeszcze z finansowaniem dodatkowo kampanii, tutaj też no, trzeba znaleźć te pieniążki I w tym momencie wchodzi Jeff Jass, który jest ogromnym e, sponsorem partii republikańskiej, ale jeszcze do niedawna był tak zwanym Never Trumper, tak? czyli jakby absolutnie Aha. nie jakby finansował wszystkich kandydatów, którzy się Trumpowi sprzeciwiali. Ale teraz, no cóż, Trump jest nominatem, jeszcze nieoficjalnie ale będzie, więc wspieranie innych kandydatów jest trochę bez sensu. E, no i i, i, i zobaczył, jak rozumiem, Jeffia jest tak, taką a, tak możliwość, tutaj, właśnie. Do, pole do rozmowy. Pole do rozmowy, tak? Pole do poszukania wspólnych interesów. To, swoją drogą, nie jest pierwszy raz, kiedy. Yy, yy, polityk republikański zmienia zdanie w kwestii TikToka po tym, jak jakoś w jego orbicie się pojawia Jeff Yass, bo podobnie było z innym, z jednym z uczestników też właśnie Primaries, który również właśnie chyba w ogóle po raz pierwszy użył tego sformułowania cyfrowy fentanyl, a potem został hojnie wsparty przez Jeffa Yassa i jakby powiedział, że jednak w sumie TikTok spoko, baza ale TikTok nie jest jedynym takim cyberproblemem w relacjach Chiny i Stanów Zjednoczonych. Pojawiły się, słuchajcie, w USA chińskie trole. To znaczy, rzeczywiście niezależne... Nie, jak po prostu wspaniały film animowany. Tak. Pojawiły się chińskie trolle, ale takie złe, nie takie dobre i miłe, które mieszkają w śmiesznych domkach. To są takie typowe internetowe trolle, donoszą o nich niezależne organizacje, po prostu na przykład konta na różnych portalach, które jeszcze niedawno wypisywały takie wiadomości czy posty po mandaryńsku chwalące chiński rząd, a teraz nagle jest tam cowboy w profilowym i hasło MAGA, mąż, ojciec, Teksas, Kościół, szkoła, strzelnica Cowboy Carter. Dokładnie. Yy, I po prostu. Yy publikują teraz takie konta treści w rodzaju Biden zły, te teorie spiskowe jakieś, z kim to tam Biden nie jest powiązany, co Biden tam? stary, tak, 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 nic nie rozumie. No i tu z jednej strony właśnie trochę idziemy tym wątkiem, który poruszył Donald Trump, tak? Także jeśli, jeśli mówimy o zbieraniu danych, albo właśnie o wpływie, nie wiem, kształtowaniu opinii, czy, czy, czy dezinformację, no to TikTok nie jest jedynym medium, które odgrywa w tym ogromną rolę. Facebook, Twitter, Instagram odegrały naprawdę kolosalne Rolę w 2016 roku, w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych w wyborach, właśnie e, wtedy to były co prawda nie chińskie, ale rosyjskie boty. E, natomiast no, teraz mamy właściwie dokładnie tą samą taktykę, dokładnie tą samą strategię, którą używała Rosja e, ze strony. No, kont związanych z Chińską Republiką Ludową, jakkolwiek, no może związanych, może nie, w każdym razie te śledztwa sugerują, że, że jak najbardziej tak. No i tutaj, jakby to tylko podkreślić, w jaki sposób TikTok może być wręcz jeszcze bardziej y, niebezpieczny. Nie jest, nie jest jedynym graczem na rynku, no ale faktycznie najbardziej popularnym wśród tych najmłodszych wyborców, którzy też mogą mieć, no nie chcę mieć większe problemy z dezinformacją niż, niż starsi wyborcy, bo nie wiem, czy kiedykolwiek rozmawialiście ze swoim wujem, <laughs> ale. Ale jakby no tutaj to też jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element tej, tej geopolitycznej rozgrywki, ponieważ są no poważne obawy, że, że Chiny faktycznie grają na, na Trumpa. Jeszcze ostatnio jest taka kwestia, że Brytyjczycy i Amerykanie zaczęli oskarżać Chiny o to, że prowadzą taką wieloletnią kampanię cyberszpiegowania polityków i biznesmenów i też dysydentów, w ogóle osób e, antychińskich, krytyków Chin. Chińsko-sceptycznych. O tak. I żeby to było jeszcze bardziej demoniczne, to konkretnie ma to robić Chińska Bezpieka z Wuhan, w którym jak wiadomo... Wuhan? Wuhan czy tak, Wuhan. 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 Jest przepraszam, to też Wuhan. Nie, spra nie sprawdziłam wymowy. A Wyparłam przez pandemię, w każdym razie, właśnie demoniczne miasto, z którego COVID wyszedł. Amerykański Departament Sprawiedliwości stwierdził, że grupa hakerów kontrolowana właśnie przez chińską bezpiekę od wielu lat prowadzi działania na globalną skalę i, i próbuje hakować. Na przykład wcześniej próbowała hakować osoby związane z poprzednią kampanią Joe Bidena prezydencką, teraz właśnie tych biznesmenów, polityków, krytyków Chin. Nowa Zelandia ostatnio oskarżyła chińskich hakerów o cyberatak. Na, do rządowych systemów komputerowych, które im się udał. Także no są. Y zarzuty i są podejrzenia. Tak, no już chodzi o, o to, co mówi Departament Sprawiedliwości, to mówimy o 14 latach takiej aktywności, więc bardzo, bardzo długiej i tam podobno jakby liczba celów to były tysiące, tysiące osób i Departament Sprawiedliwości mówi, że w niektórych wypadkach to się udało. To znaczy, że nie wszystkie te ataki udało się odeprzeć, udało się jakby schakować część tych celów. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to tutaj brytyjski wywiad mówi, że się nie udało, natomiast... Znaczy, że nie schakowali. Atakowali, próbowali, natomiast faktycznie było to wymierzone y, między innymi w parlamentarzystów, w, w członków brytyjskiego parlamentu i jakoś dziwnym trafem wszyscy oni, wszyscy ci parlamentarzyści, którzy byli atakowani są właśnie znani z tego, że krytykują Chinę jeśli chodzi o prawa człowieka czy, czy politykę gospodarczą. No dobrze, ale nie tylko, nie tylko. TikTokiem żyje człowiek. Nie tylko TikTokiem żyje człowiek, nie tylko tymi napięciami, jeśli chodzi właśnie o bezpieczeństwo, czy, czy, czy szpiegostwo, czy też pranie mózgów e, młodzieży, e, jeśli chodzi o, o starcia, czy, no tak, napięcia na linii Chiny, e, Stany Zjednoczone, ponieważ no, też ogromne napięcia, nawet już pewnie większe od wielu lat, dotyczą spraw gospodarczych. Mhm, China? China. Michael, how was the dinner? It was great. China. Are you okay? What's wrong? Everything here was made in China, Pamela. To obejrzeliśmy wspaniały klip z amerykańskiego serialu The Office e, sprzed no już paru lat, e, w którym Michael Scott odkrywa pewnego dnia, że Chiny produkują wszystko i że Ameryka kiedyś produkowała rzeczy ale teraz już nie, i że Chiny w perspektywie um, paru, parunastu lat um, po prostu zrównają gospodarczo Amerykę z Ziemią. Tak jak mówię, to są, to są obawy, które się pojawiają faktycznie od, od dwóch dekad. Wystarczy, nie wiem, przejrzeć sobie okładki takich czasopism jak The Economist, po prostu przez lata, i tam ten Chiński tygrys się po prostu pojawia na okładce um, parę, razy, parę razy do roku. Mm, no ale oczywiście teraz w kontekście. Nasilających się starć geopolitycznych i, i bardzo zmieniającej się sytuacji geopolitycznej, no te obawy rosną właśnie w kontekście tego, że gospodarczo tutaj nie chodzi tylko o gospodarkę, o to, kto będzie więcej eksportował, kto będzie więcej importował, czy się będziemy uzależniać od, od tego, że everything is made in China, tylko jak, jaki to ma wpływ na, na bezpieczeństwo i na chociażby takie sektory jak, jak zbrojeniówka. Zanim my zaczniemy o tym mówić, to ja bym jeszcze chciała tylko powiedzieć, czy. Go... Gospodarka Chin ma się w tym momencie tak super! Bo to nie jest taki temat, o którym się często mówi, więc ja teraz powiem, spełnię tę misję mediów i powiem, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten chiński tygrys od 40 lat rośnie jak na drożdżach, a tymczasem ten balonik troszeczkę splaczał ostatnio. W Chinach jest recesja. W Chinach po prostu polityka zero COVID wprowadziła państwo trochę w stan zastoju. Potem gospodarka nie odbiła tak pięknie po lockdownach, jakby się tego Chińczycy spodziewali. Jest kryzys demograficzny, no to pamiętam, Pamiętacie polityka jednego dziecka słynną, która dopiero zaczęła być luzowana tak naprawdę jakieś 10 lat temu, kiedy pozwolono oficjalnie na drugie dziecko, więc całe społeczeństwo starzeje się mega gwałtownie, jednocześnie jest bezrobocie wśród młodych osób, bo nawet mimo tego, że jest ich mało, to i tak rynek ich nie zasysa, bo właśnie, bo jest recesja, bo usługi się osłabiły po covid bo ludzie są coraz bardziej wykształceni i nie ma pracy dla ludzi z ich wykształceniem w Chinach. Więc co, co, kiepski widzę <laughs> wjechał. Tak. <laughs> w, tym, w tym kraju nie ma ludzi. Nie ma, nie ma, nie ma ludzi, tam, tam ludzi ludzi jeszcze jest. ludzie. Jeszcze jest, ale nie ma pracy dla ludzi z, tak, z ich wykształceniem. Więc Chiny też nie radzą sobie w tym momencie tak doskonale, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Oni starają się oczywiście robić jak najwięcej, żeby z tego kryzysu wychodzić, ale też żebyśmy pamiętali, że tam też jest w tym momencie wewnętrznie trochę problematycznie. Tak, no, w, jeśli byśmy spojrzeli właśnie na te artykuły, o których wspomniałem, w ostatnich 20 lat, projekcje różnego rodzaju dotyczące e, PKB i tego, która gospodarka świata będzie największa w perspektywie, nie wiem, 10-15 lat, no to wszystkie pokazywały jeszcze do niedawna, no, że to nie jest kwestia tego, czy Chiny zostaną największą gospodarką świata, tylko kiedy. E, natomiast e, faktycznie, jakby recesja spowodowana COVID-em, która, która jakby jakoś tam no, nie dotrzyła tylko Chin w tym pierwszym okresie, e, ale Chin dotyczyła dużo, dużo dłużej, ponieważ poza tymi strukturalnymi problemami gospodarczymi, o których wspomniałaś, też ta polityka zero-covidowa była... No, lockdowny były dużo dłuższe i, i, i Chiny nie miały takiego odbicia gospodarczego, jak na przykład Stany Zjednoczone, które, które wyszły z covidu gospodarczo w świetnym stanie. Joe Biden, to wszystko on. Tak, Joe, Joe Biden naprawdę, powtarzamy, gospodarczo Stany Zjednoczone radzą sobie lepiej niż nie wiem, w ostatnich po prostu wielu, wiele, najlepiej od dekad tak naprawdę. No, i teraz już te, te prognozy nie wskazują, że Chiny są faktycznie na fali takiej, że zaraz tutaj będzie tak zwana, jak w Polsce lubimy używać w kontekście politycznym, mijanka. E, nic nie wskazuje na, na mijankę. E, no i. E, Chiny próbują sobie jakoś tutaj. No i do tego dochodzą jeszcze właśnie te kwestie geopolityczne, handlowe i tak dalej. Nie tylko jakby Chiny mają problemy wewnętrzne, ale no co się stanie, jeśli będzie problem z inwestycjami zagranicznymi, jeśli Amerykanie faktycznie zacisną tutaj śrubę i zakażą na przykład amerykańskim firmom inwestować w Chinach. I tutaj właśnie w zeszłym tygodniu było takie wielkie, próba wielkiego po prostu otwarcia nowe, nowego dla amerykańskich inwestorów w Chinach. Xi Jinping spotkał się z dużą grupą amerykańskich biznesmenów. To oni zostali zaproszeni do Pekinu na taką właśnie tournée, w którym on przekonywał, że Chiny są wciąż bardzo, bardzo dobrym miejscem do, do inwestowania. A co nie zmienia faktu, że tam są e, napięcia też na tej linii gospodarczej e, Chiny, USA, no bo właśnie wynikają z geopolityki, żeby wymienić tak kilka takie, takie punkciki, wam teraz rzucimy takie samoloty i kto chce to niech sobie sprawdza i doczytuje. E, Pierwsza rzecz, polityka klimatyczna. Po latach inwestycji w zieloną energię, Chiny w tym momencie wytwarzają nadwyżki tejże energii, na przykład słonecznej, albo baterii litowo No i mogą te rzeczy eksportować tanio na cały świat. I to się w Stanach Zjednoczonych nie podoba. Sekretarka, sekretar, sekretarz, sekretarka skarbu Janet Yellen mówi, że to jest dumping, że to jest psucie rynku, że to jest podkopywanie producentów czystej energii w Stanach Zjednoczonych i że generalnie tutaj mamy problem z tym, że Chiny psują rynek zielonej energii. Tak, i nie chodzi o to, że Chiny psują rynek dlatego, że po prostu te chińskie firmy sobie świetnie radziły bez żadnej pomocy państwa, no i są po prostu bardziej konkurencyjne i w związku z tym, no nie wiem, musimy jakoś im rzucać kłody pod nogi, bo jesteśmy przeciwko rywalizacji w wolnym rynku, sprawiedliwej rywalizacji, tylko no, jednak chiński przemysł, chiński zielony przemysł, ale nie tylko, otrzymywał w ostatnich dekadach ogromne wsparcie um, od państwa też preferencyjne warunki właśnie polegające na tym, że zagraniczne firmy nie były do końca znaczy jeśli były wpuszczane do Chin, to zawsze na zasadzie joint venture, czyli musiały wchodzić w jakieś no, podpisać umowy z chińskimi kontrahentami, co też prowadziło do transferu technologii, często też mówimy o szpiegostwie gospodarczym, czyli wykradaniu sekretów handlowych i tak dalej, więc, więc kiedy mówimy o dumpingu tych zielonych w tym kontekście zielonych energii, no to też w dużej mierze właśnie chodzi o to, że Chiny tam sobie mogły po prostu pompować ile tylko chcą w te sektory, a, a teraz one faktycznie osiągnęły już jakiś taki mm. poziom konkurencyjności, no i, i zalewają rynek i to jest problem w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej, do czego, do czego może jeszcze nawiążemy. No, ale wydawałoby się, że to nie jest aż taka zła rzecz, jeśli dążymy do transformacji energetycznej, i do tego, żeby, żeby jakby świat przetrwał katastrofę klimatyczną. No to czy fakt, że Chiny po prostu produkują tak bardzo dużo zielonej energii i paneli słonecznych itd. i tak dalej, i eksportują, no wydawało się, że nie jest sam w sobie jakimś takim ogromnym koszmarem. Natomiast e, no chodzi oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, też no, o kwestie niezależności strategicznej, strategicznego, politycznego bezpieczeństwa i, i tak dalej. I tu przychodzimy do, do hasła, które jest. Powiedziałbym dużo bardziej kontrowersyjne i, i głośne, czyli mikroprocesorów. Opowiedz, opowiedz o nich zwięźle, miłoż. Dobrze, bardzo zwięźle. Mikroprocesory są istotne. Są we wszystkich maszynach, e, sprzętach, które macie, w waszych lodówkach, telefonach, samochodach być może w szczoteczkach do zębów, być może w mikrofonach, do których właśnie, właśnie mówimy. I no, niestety są też w bardzo, bardzo rozwiniętych no, zbrojeniach, tak. Mhm. I, i, i no, jakby są jak byłem, W, w gromu, dronach wojskowych siedzi ten mikroprocesor. W dronach, w czołgach, we wszystkim, tak. W, sa, w samolotach, no, bez, bez mikroprocesorów e, trudno jest zmodernizować armię. Z mikroprocesorami możemy, czy Chiny mogą tak naprawdę, naprawdę rywalizować militarnie co do, swojego, co do swojego sprzętu potencjału militarnego ze Stanami Zjednoczonymi czy z Europą. No i Stany Zjednoczone już od paru lat prowadzą taką bardzo ostrą politykę, która ma na celu pozbawianie Chin dostępu do mikroprocesorów zachodnich, ale też na przykład mikroprocesorów z Tajwanu. Tak? Mhm. Stany Zjednoczone wprowadziły, Joe Biden wprowadził zakaz eksportowania mikroprocesorów produkowanych w Stanach do Chin. No i też bardzo naciska na to, żeby kraje sojusznicze Stan Zjednoczonych zrobiły to samo. Na przykład wprowadził takie prawo, że jakby mikroprocesory, w których w czasie produkcji jakby jakakolwiek część tego łańcucha produkcyjnego pochodziła ze Stanów, jakakolwiek po prostu śrubka pochodziła ze Stanów, to nie można już tego reeksportować do Chin, bo to mhm. jest. Częściowo amerykański okay. produkt. Więc jeśli używasz tych amerykańskich śrubek, no oczywiście to nie są śrubki, tylko coś bardziej zaawansowanego, bo śrubki można sobie sprowadzić, nie wiem, z Polski, um, no to jeśli będziesz eksportować do Chin, no to Stany nie będą mogły ci eksportować tego, czego potrzebujesz okay. do produkcji. Mm -hmm. Albo mikroprocesorów, albo też, bo teraz kontrowersja dotyczy czegoś na trochę jakby wcześniejszej fazie produkcji, czyli maszyn, które produkują mikroprocesory. Aha. I tutaj jest... Miało być bardzo, bardzo krótko. Ja wiem, bo ja tak jedzę jak na szpilkę, bo potem nazwano krzyczeć. Tak, no jest holenderska firma, o której nigdy nie słyszeliście, która nazywa się hmm, trochę jak ASMR, ale nie ASMR, <grym> ASML. <grym> i ona jest właściwie monopolistą na rynku tworzenia właśnie maszyn, które są w stanie produkować najnowszej generacji mikroprocesorów. Jest to holenderska firma, stan zjednoczony bardzo, bardzo mocno naciskają na rząd holenderski i na Holandię, żeby eksport tych maszyn został właściwie całkowicie zamknięty. Holandia tam no, wprowadza coraz to nowe restrykcje, ale nie, nie w pełni, no oczywiście Chiny są oburzone, no bo tutaj żyjemy w świecie wolnego handlu, Amerykanie niby są za wolnym handlu. Mandlem, wspaniałe kontakty Chin i, i Unii Europejskiej, no i, i takie, takie mm, no to się zawsze spotyka jednak z, z taką oburzoną reakcją Chin pod tym, przecież my jesteśmy wszyscy przyjaciółmi, a Wy nie chcecie mm. nam e, eksportować e, no, czegoś, co nie jest tylko dla celów militarnych, tylko, tylko też, no, no właśnie, do, do lodówek, tak. Mm. Holandia nie do końca chce tutaj całkowicie się stanąć, posłuchać. No to ta, ta firma, o której mówię, jest w tej chwili już 22. największą firmą na świecie. Mm -hmm. No i chciałaby być jakby jeszcze, jeszcze rosnąć, rosnąć, jeszcze, jeszcze rosnąć. Um, ale to nie jest też tylko tak, że, że tak jak powiedziałem, tylko, tylko Europa i Stany prowadzą taką. Protekcjonistyczną czy właśnie czy wrogą politykę handlową czy gospodarczą wobec Chin, bo Chiny na przykład w zeszłym tygodniu ogłosiły, czy, czy jakby prasa chińska dotarła do, do, do takich okulników, które stanowią, że e, amerykańscy producenci procesorów e, AMD i Intel e, ich procesory mają być e, z, jakby wycofane z użytku przez e, chińską administrację publiczną. Oraz oprogramowanie Windows. Czyli tu mamy faktycznie taką reakcję chin, pod tym OK, wy nam nie chcecie mm -hmm. dawać naszych procesorów. A my nie kupujemy Windowsa. A my nie kupujemy Windowsa, my przychodzimy całkowicie, my sobie stworzymy naszego Windowsa, my sobie stworzymy nasze mikroprocesory. Nie potrzebujemy was, jeśli chcecie jakby rywalizować z nami, to zobaczymy, czy to się nie skończy mm -hmm. tak jak z tymi panelami słonecznymi, mm -hmm. tak? Są jeszcze tam inne kwestie dotyczące też szczególnie materiałów, z których się wytwarza sprzęt wojskowy. Tutaj jest kwestia właśnie metali i minerałów, które są kluczowe i dla tego sektora wojskowego, i dla sektora energii, bo i Stany Zjednoczone, i Unia Europejska muszą je importować od geopolitycznych rywali, czyli od Chin na przykład grafit, albo metale ziem rzadkich, od Rosji też niektóre rzeczy. Więc już tam rok temu sekretarz generalny NATO ostrzegał, żeby się nie uzależniać od tych chińskich minerałów, tak jak przedtem... Od rosyjskiego gazu. Więc widać po tym, że po prostu te napięcia geopolityczne i ekonomiczne są bardzo ściśle ze sobą powiązane, jeżeli chodzi o Chiny i Zachód. I tu pojawia się kwestia, już tak idziemy od no takich spraw, na przykład TikToka, idziemy od śmiesznego kota, przechodzimy do tego, czy będzie wojna. Czy będzie wojna, czy Chiny zaatakują Tajwan? No i oczywiście to pytanie pojawia się od wielu lat znowu e, i powraca co parę lat w momencie, w którym na przykład jakaś, jakiś ważny polityk amerykański wybierze się z oficjalną wizytą do Tajwanu i wtedy wszyscy jesteśmy przerażeni, że zaraz tam Chińczycy wkroczą w ramach retaliacji albo odetną, albo odetną e, Tajwan po prostu. W, morsko zrobią blokadę handlową. No ale teraz to zagrożenie wróciło, czy obawy co do tego zagrożenia wróciły z zdwojoną z dwóch powodów. To znaczy, jeden już istnieje od dwóch lat, czy fakt, że Europa, Stany Zjednoczone są tak skupione na, na inwazji Rosji w Ukrainie i na rywalizacji z Rosją, nie tworzy jakiegoś takiego otwarcia dla Chin. A druga jest dużo świeższa to znaczy, w jaki sposób ewentualna druga prezydentura Donalda Trumpa właśnie wpłynie na to, czy, czy, czy Chiny m, będą chciały dokonać inwazji, mm -hmm. czy nie. No i tutaj problem polega na tym, że Biden w czasie swojej, w czasie swojej prezydentury co najmniej cztery razy powiedział, jeśli Chiny zaatakują Tajwan, to jakby my obronimy Tajwan. Murem za każdym centymetrem tajwańskiej ziemi. Trump został o to spytany niedawno w Fox News i czy, czy on też pójdzie na wojnę w obronie Tajwanu, czy Amerykanie będą tak umierać za Tajpej. I Trump odpowiedział w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. Nie chcę powiedzieć, bo jeśli będę prezydentem, no to ja nie chcę zdradzać, co myślę, bo to mnie postawi w bardzo złej pozycji negocjacyjnej, jeśli ja teraz od, jakby tak wszystkie karty wyjawię. Ale E, chciałbym przypomnieć, że Tajwan e, zabrał, ukradł cały nasz biznes mikroprocesorów i chipów. We used to make our own chips, to trochę jak Michael Scott, tak? Kiedyś to było produkowane kiedyś, w Stanach, tak. kiedyś to było produkowane, teraz jest produkowane w Tajwanie. E, co, no, jest takim właśnie czymś, co wzbudza niepokój, tak? Bo nie, nie powiem, czy będziemy bronić, czy nie, ale ci Tajwańczycy to nam po prostu kradną biznes. No, typowa trampa. Trumpistowska zagrywka, że tutaj trwajcie wszyscy w niepewności, a ja rozdaję karty. Drżyj na to, czy Amerykanie przyjadą was bronić, drżyj Tajwanie. A propos tego samego. No, słuchajcie, tutaj nikt, nikt z nas nie jest prorokiem, jak tu siedzimy. Być może czytałam też taki wywiad z dr. Katarzyną Golik orientalistką, ekonomistką, która mówiła, że być może Chiny, jeżeli chciał, będą chciały jakieś konflikty tutaj prowadzić, to, to to będą raczej działania hybrydowe niż taka otwarta wojna, bo też doświadczenia Rosji coś tam pokazują. A po drugie, taki kontekst, który też niech każdy sobie rozważy we własnym sercu, bo o tym się nie mówi, że Chiny też tak naprawdę one wydają dużo na jakieś takie rzeczy związane z, nie wiem, właśnie siłami swoimi, ale wydają też więcej na, na wewnątrzkrajowe siły bezpieczeństwa, te swoją bezpiekę, jakieś policje i służby, niż na armię tak naprawdę, bo Chiny, społeczeństwo chińskie nie jest takie jak rosyjskie. My to często przekładamy sobie, że Chiny to taka druga Rosja, tylko w Azji. No nie do końca, bo społeczeństwo chińskie jest bardzo aktywne, ono nie jest tak mm, jakby bierne jak wielu, wielu Rosjan. Teraz już w tych ostatnich latach dochodzi do tego, że ponad 100 tysięcy protestów rocznie nie, jest w Chinach, nie? Takich przeciwko bardzo różnych, y, różnym rzeczom, no, ale rzeczywiście Chiny muszą też po prostu, chcą y, poświęcać dużo energii i dużo zasobów, żeby własnych obywateli kontrolować i po prostu jakoś trzymać. Tak, A. zwłaszcza, że Chiny, no Mieszkańcy Chiny się bardzo bogacą, tak? Mm -hmm. To znaczy, jakby no, po, poziom życia, poziom PKB na mieszkańców w ostatnich trzech, czterech dekadach zmienił się diametralnie, a też no, wszystkie badania socjologiczne, politologiczne pokazują, że w miarę, kiedy społeczeństwo się bogaci, to ma coraz mniej. Potrzeb takich stricte związanych właśnie z tym, co mogą kupić, a mm -hmm. coraz więcej potrzeb związanych z autoekspresją, z wolnością. Piramida maslowa. Tak, socjologiczna piramida maslowa. E, chcą na przykład właśnie więcej wolności słowa, chcą, nie wiem, więcej sztuki, która jest niecenzurowana, nie, nie, nie e, mają zupełnie szersze inne perspektywy. A no jednocześnie też jakby badania politologiczne czy z ekonomii politycznej pokazują, że najgroźniejszym momentem dla, dla każdego reżimu nie jest taki, nie, nie jest reżim, który na w ogóle nie rośnie, tak? który jest w stagnacji gospodarczej, tylko reżim, który długi czas rósł i nagle nastąpiło załamanie. Czyli teraz. Czyli teraz, natomiast no, oczywiście to, to oznacza, że przecież yy, Xi Jinping i, i, i liderzy Komunistycznej Partii Chin doskonale to wiedzą, więc, yy, więc faktycznie myślę, że ich obawy są dużo większe, jeśli chodzi o, o stabilność wewnętrzną. No i tu można powiedzieć, okej. Okay, Putin zaatakował Ukrainę również z powodów wewnętrznych. No ale Chiny mają trochę więcej mechanizmów tego, jak mogą rozwiązać swój problem z, z niepokojami słonecznymi. Słonecznych nie mają, bo produkują bardzo dużo paneli społecznymi, niż po prostu ne, wojna czy inwazja na no, Tajwan. Zwłaszcza, że też właśnie jak przykład Rosji pokazuje, to nie jest takie hop... Um, więc no nie, nie możemy tutaj przewidzieć, natomiast y, możemy wykorzystać tę dyskusję na temat wojny w Tajwanie do otworzenia drugiego frontu. Tak jest. Ponieważ jeśli Chiny miałyby zaatakować Tajwan, no to stanęłyby bardzo w konflikcie z Stanami Zjednoczonymi, czy stanęłyby też w konflikcie z Unią Europejską. Tu pojawia się pytanie, więc teraz przejdźmy do stosunków chińsko-unijnych. Posłuchajmy. Myślę... Że nasza polityka wobec Chin jest bardzo jasna: współpracować tam, gdzie jest to możliwe, konkurować, gdzie jest to potrzebne i konfrontować tam, gdzie jest to konieczne. Musimy stać się mniej zależni od Chin, tak? Musimy być bardziej niezależni, jeśli chodzi o obronność. Po pierwsze, nie wspierajcie Rosji. Nie, nie e, dozbrajajcie Rosji i nie atakujcie Tajwanu. Jeżeli dozbroicie Rosji, będziemy mieć wolną handlową. Jeżeli zaatakujecie Tajwan, to niezależnie od tego, co, ludzie, co niektórzy mówią albo sobie czego życzą, staniemy po stronie naszego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone. I tutaj osoby, które słuchały audio, słyszały jakąś panią, i ja spieszę z wyjaśnieniem, ta pani to była tłumaczka symultaniczna. Słuchaliśmy przemówienia Radosława Sikorskiego sprzed roku. Ta pani to był Radek Sikorski. Ta pani to. To pani, to był Radek Hikorski. I rzeczywiście ten fragment tam otwiera takie dwa duże tematy związane z relacjami Unii Europejskiej z Chinami. Po pierwsze stosunki Chiny-Rosja, po drugie stosunki gospodarcze. I zacznijmy od tych stosunków Chiny-Rosja, które też bardzo wpłynęły po prostu na to, jak Unia Europejska Chiny postrzega. Marta, to zacznij, bo to ja już się zgadzam. A dzisiaj. dobrze, no to ja zacznę z przyjemnością. Pamiętacie, może słuchajcie, Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa w lutym tego roku? Tam w tym momencie doszła do społeczności międzynarodowej wiadomość o śmierci Aleksieja Nawalnego w łagrze. Była tam też jego żona, wdowa, pani już wówczas, która dała takie przemówienie, bardzo mocne. Był tam też minister chiński spraw zagranicznych Huang który przy tej okazji wypowiadał się o wojnie Rosji z Ukrainą. Kryzys ukraiński. Chiny nigdy nie potępiły inwazji Rosji na Ukrainę. Rok temu Putin i Li Shangfu, czyli chiński minister obrony spotkali się w Moskwie i tamże zadeklarowali partnerstwo bez ograniczeń. I był też ostatnio taki raport CNBC, który wskazał, że z Chin do Rosji po embargo, Boże, nie embargo, ale po wszystkich sankcjach, pakietach sankcji nałożonych na Rosję przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. To z Chin do Rosji płyną sobie po prostu wartkim strumieniem hełmy, kamizelki, radia, rozmaite takie sprzęty, ale też rzeczy, które teoretycznie mogą być wykorzystywane jako sprzęt do użytku cywilnego, ale mogą być też wykorzystywane jako sprzęt do użytku wojskowego, czyli na przykład, nie wiem, ciężarówki, sprzęt budowlany. Ukraińcy też donoszą, że od jakiegoś czasu widzą w broni rosyjskiej przechwytywanej w rosyjskim sprzęcie coraz więcej chińskich komponentów. Więc to też jest jakiś wskaźnik tego, jak wyglądają te relacje Chin z Rosją. One są bardzo bliskie w tym momencie, gospodarczo jest tam bardzo, bardzo ciasny, czuły splot. W ostatni Ten rok to nie Niedźwiedź był... z tym tybrysem, tam... <laughs> tak, Z tym smokiem, smokiem po prostu tak. splecione, jak. Już nie wiem, co ona no jak niedźwiedzie ze smogiem, chyba. <głos> <głos> I też właśnie w zeszłym roku tam była rekordowa, absolutnie wymiana handlowa 240 miliardów dolarów bodaj. Chiny masowo, na masową skalę kupują ropę od Rosji, kupują aluminium, kupują gaz, wszystko tam kupują i tak naprawdę gospodarka wojenna rosyjska przestawia na te wojenne tory, jak lubią mówić eksperci. Trzyma się w dużej mierze dzięki wsparciu Chin. Tak, no, dużo mówi się o tym, że, że obserwujemy taki proces wasalizacji Rosji ze strony Chin. Rosja i Chiny, wcześniej Związek Radziecki i Chiny, mają bardzo skomplikowaną historię, w dużej mierze opartą na, na rywalizacji, i jednak tam jest bardzo dużo takich potencjalnych punktów zapalnych, również terytorialnych. Rosja i Związek Radziecki no, bardzo długo robiły wszystko, żeby właśnie w tej relacji być jednak tym, tym większym bratem, żeby ten niedźwiedź był większy niż Smog, żeby Smog był taki bardziej jak Zmulan. Tak? Natomiast no, w obliczu. Problemów Putina i spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę, i, i, i tym, jak osamotniona, czy, czy jak odcięta Rosja została od, od swoich kontaktów handlowych z, ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską. Putin nie ma wyjścia. To znaczy, godzi się na to, żeby, żeby Rosja była tym, tym młodszym bratem, tym, tym mniejszym graczem. Co dla Chin jest bardzo istotne, ponieważ no, Chiny bardzo, bardzo potrzebują rosyjskiej energii. Nie stanęły jednoznacznie w w po stronie Rosji jeśli chodzi o inwazję. Tak, to i bardzo, bardzo starają się jednak na każdym kroku e, dyplomatycznie e, pokazywać swoje głównie zaniepokojenie. Tak? Mm. Chcielibyśmy, żeby taki papież Franciszek, chcielibyśmy, żeby się wszyscy dogadali, to i my jesteśmy za stabilnością, e, za, za pokojem. E, no ale jednocześnie wspierają Rosję do tego stopnia, który jest w ich interesie, e, który pozwala im właśnie dalej do, do, otrzymywać e, tanią energię, ale też który no, destabilizuje Europę i w sposób, który, który jest dla, dla Chin korzystny. Więc tutaj, faktycznie, z punktu widzenia Unii Europejskiej, no, jest, to, jest to coś trudnego do zaakceptowania, tak? czy właściwie niemożliwego do zaakceptowania. No tylko, że że akceptujemy ponieważ mamy no jesteśmy bardzo 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 powiązani tak jak Rosja jest powiązana z Chinami w tym splocie takim geopolityczno energetycznym tak my jesteśmy w takim splocie gospodarczym z, z Chinami handlowym tak Tak i tutaj od jakiegoś czasu już trwają w Unii Europejskiej takie starania żeby Uniezależnić się jakoś gospodarczo od Chin. To się nazywa tak inteligentnie de-risking. I chodzi po prostu o to, żeby kontrolować bardziej inwestycje chińskie w Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o takie strategiczne sektory, żeby Komisja Europejska chce rozszerzać zakres oceny tych chińskich inwestycji. Chodzi o to, żeby były jakieś takie mechanizmy, które po prostu sprawiają, że kraje unijne są jakoś, nie są jakoś tak bardzo zależne od tego, co z Chin przyjeżdża, albo co Chińczycy tutaj wkładają za inwestycje. Ale Unia nie jest w tym spójna. To też nie jest oczywiście tak, Unia Europejska nie jest monolitem, a zwłaszcza jeżeli porównamy ją z Chinami. E, na przykład Węgry oczywiście tutaj mają swoje zastrzeżenia jak zwykle, ale też na przykład Holandia i Niemcy. Holandia, o której wspomniałeś w kontekście mikroprocesorów. E, oni też się boją, że tutaj e, za duży będzie wpływ na gospodarkę, jeżeli zaczniemy te Chiny tak wycinać. E, o dekarbonizacji Europy bez Chin na przykład nie mamy. To jest bardzo ciekawy temat. A propos tej zielonej energii, o której też mówiliśmy. E, wśród producentów urządzeń Fotowoltaicznych w tej branży, jak mamy 20 największych producentów, to jest jedna firma kanadyjska i 19 chińskich. Więc jeżeli Europejczycy chcą mieć czyste powietrze, zieloną energię, chcą mieć dzieci, które nie chorują na płuca, to będziemy kupować od Chin. Chociaż Unia Europejska właśnie ostatnio otworzyła postępowanie oskarżające Chiny tutaj znowu, tak jak, tak jak Janet Yellen o, o, o dumping tych właśnie tutaj konkretnie paneli słonecznych, ale podobne postępowanie będzie dotyczyło też samochodów elektrycznych. Właśnie w związku z tą logiką, że Chiny no, konkurują w sposób nieuczciwy, ponieważ dają bardzo, bardzo dużo subwencji. Unia Europejska oczywiście ma, ma politykę dotyczącą pomocy państwowej, która jest bardzo ograniczona. Tak chcemy, żeby firmy konkurowały w oparciu o, o swoje innowacyjność, a nie że Niemcy będą dawali więcej na swoje firmy niż my na naszej, w związku z tym e, mhm. Polska nigdy nie będzie w stanie konkurować. Więc tutaj mamy właśnie takie za, zaostrzenie e, nurtu. Chiny w odpowiedzi e, prowadzą teraz postępowanie dotyczące dumpingu e, koniaku z Francji, że tutaj Francja nieuczciwie wspiera e, sektor, ko koniakowy. sektor koniakowy. E, ale no tak, jakby. Unia nie jest do końca, znaczy Unia nie może być w pełni spójna, tak, bo jakby w zbyt dużym stopniu zależymy od Chin, natomiast widzimy no, pewne ruchy, które mają pokazać, że będziemy bardziej asertywni. Ty wspomniałaś o, o panelach słonecznych, ale jeśli chodzi o minerały i zasoby naturalne, o których mówiliśmy w kontekście stanów, Unia Europejska importuje pomiędzy 75 a 100% procentami metali, które, które konsumuje. Mm -hmm. e, między innymi też, też z Chin. E, wspominaliśmy o minerałach. Te też są importowane z Chin albo, albo z państw, które są jakoś tam strategicznie z Chinami związane. Więc w kontekście tej nie tylko jakby gospodarczej zależności, a, a deficyt handlowy Unii Europejskiej w zeszłym roku był na, jakby rekordowy, jeśli chodzi o relacje z Chinami, no ale też właśnie w tym geopolitycznym, e, militarnym, tak jeśli teraz mówimy o tym, że Europa musi się musi mieć tam st autonomię strategiczną i, i być no nie tylko gospodarczo niezależne, ale też zbrojeniowo, no to. to Tutaj jakby relacje z Chinami są, są, są bardzo skomplikowane. Tak, zwłaszcza, że też Chiny oczywiście też mają swoje zdanie na ten temat. Właśnie ten minister Wongi, on użył takiej, to też jest specyficznie chińska sprawa, że Chińczycy lubią takie metafory skomplikowane. E, powiedział, że globalna gospodarka jest sucha jak ocean którego nie da, się, nie da się Europo, choćbyś chciała, podzielić na takie odizolowane jeziorka. A same Chiny, mimo to, stosują taką politykę marchewki kija, że właśnie a to raz z francuskim koniakiem mają problem, a to raz mają z innym produktem problem, a to otworzą dla czegoś rynek, a to zamkną, a to gdzieś poluzują wymaganie wizowe, a to zaostrzą, tak jak na przykład dla Litwy, po tym jak Litwa pogratulowała prezydentowi Tajwanu. Więc to gra, to, więc Chiny próbują robić taką rzecz, że próbują je jednak dzielić tę Unię Europejską na takie wyizolowane jeziorka i po prostu dzielić i rządzić, pogrywać sobie interesami poszczególnych państw. Skoro Ty taką sentencję przywołałaś, to ja też mam dla Ciebie. Tak, ja równie, sentencję. równie enigmatyczną i, i filozoficzną, to jest akurat Xi Jinping w kontekście relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Ja jestem w was, a wy jesteście we mnie. Chiny są w Stanach, a Stany są w Chinach. To też właśnie jest dokładnie to o tych naczyniach, naczyniach połączonych. Czyli tym razem, czekaj, splótł się orzeł tak, amerykański. Łysytaki ze, ze smokiem. Jezu, o, dwa, f... dwa potężne te, Ile to jest blockbusterów ptak. Potencjal, ptak. Czy, ty, czy potencjalnych? Dinozaury to ptaki, czy smoki to ptaki? Kokain Bear, a teraz moglibyśmy zrobić film po prostu tak. Eee, smok i, i, i orzeł. Oglądałbym. Eem. I jeszcze, tak jak wspomnieliśmy, to Chiny oczywiście bardzo protestują przeciwko temu, co, co postrzegamy jako protekcjonizm. Unijny, tak? Teraz po prostu wy nie chcecie od nas importować, wy chcecie się, się odciąć. To jest bardzo zła polityka handlowa, ale też nieuczciwa, niszcząca dla całej gospodarki. Tutaj gospodarka jest znacznym połączonymi, ale krytycy podkreślają, że jeśli chodzi o ten derisking, no to Chiny są tutaj jakby królami deriskingu, no bo od wielu lat prowadzą politykę właśnie mającą taką merkantylną, czyli mającą na celu. Unio, jakby od, tak uniezależnienia Chin, od Stanów Zjednoczonych i Europy. A wszystko teraz produkujemy u siebie, wszystko mamy u siebie, my Chińczycy. Był nawet taki właśnie e, program czy agenda rządowa, która nazywała się Made in China 2025, która właśnie miała być takim. Mm, no, symbolem tego, że do 2025 roku Chiny będą produkowały wszystko, czego potrzebujemy, albo większość tego, czego potrzebujemy też w tych sektorach właśnie najbardziej strategicznych, najbardziej technologicznie e, zaawansowanych. To, ta nazwa została potem jakby trochę tak zapomniana, ponieważ Donald Trump bardzo się na nią zezłościł, więc Chińczycy stwierdzili, że lepiej robić to samo, ale nie używać jakichś takich wielkich haseł. No ale jest tutaj ten konflikt pomiędzy Chinami, które bardzo, bardzo stawiają na e, Autonomię strategiczną, a jednocześnie, kiedy, kiedy Unia Europejska idzie tym głosem, to, to, to Chiny mówią: No nie, to, to, jest, to jest nie w porządku, jesteśmy przecież przyjaciółmi. I być może tutaj warto sobie zadać pytanie, gdzie jest w tym wszystkim Polska? Bo myśmy też szukając materiałów do tego odcinku. Yy... Patrzyli sobie kto o tej autonomii strategicznej mówi, kto mówi o tych Chinach w ogóle o relacjach Unii i Chin. Widzieliśmy okej, okay, Radosława Sikorskiego w Parlamencie Europejskim, ale o tym się w Polsce mówi mało. Myśmy tak naprawdę na przykład o tej autonomii strategicznej, to nie wiem, widzieliśmy jakieś materiały prawicowych telewizji, że Patryk jaki o tym mówi, że Nowa Konfederacja o tym mówi, ale ale to nie jest jakiś mainstreamowy temat, a trochę żal, bo to naprawdę urządza w dużej mierze jakby y w skali makro, jakieś ważne sfery życia. Tak, teraz mamy taką wielką ofensywę Donalda Tuska, który próbuje pokazać, że jest potencjalnie, czy, czy jakby jednym z najważniejszych geopolitycznych liderów w e, Europie. W Europie była wizyta w, u Joe Bidena, potem właśnie to spotkanie trójkąta weimarskiego, które miało pokazać, że, że Tusk reprezentował tam Europę, a nie tylko, a nie tylko Polskę. No, w zeszłym tygodniu mieliśmy bardzo, bardzo głośny wywiad Donalda Tuska. E, z europejskimi mediami, który też był właściwie cały o, o nowym geopolitycznym porządku. Jesteśmy w erze przedwojennej, tak? Takie tam hasła padały. A co tam było o Chinach? No nic tam nie było o Chinach. Tam po prostu to przydrukowały największe europejskie gazety, El Pais, La Repubblica, Die Welt, Mówisz, Masz, nie? A tutaj nasz lider jakby europejski też, który, z którego Polacy są dumni w tym momencie po rządach PiS, no o, o tutaj takich tak, dużych tak, tak, geopolitycznych Pekin. zagrożeniach, czy, czy szansach, czy, czy czymkolwiek po prostu Chiny nie istnieją. Tak, tak, Rosja, to Rosja istnieje, a Chiny są ważne w tej układance, są ważne, dlatego my też zrobiliśmy ten odcinek i dlatego mówimy o tym, bo mam wrażenie, że my w Polsce naprawdę mamy o Chinach bardzo mało pojęcie i nie wiemy o wielu rzeczach, które się tam dzieją, a które jednak mają duży wpływ na świat. No, zaczęliśmy ten, ten segment od, od Jacka Bartosiaka, którego no, ogromna popularność w Polsce. Mam wrażenie, że częściowo właśnie wynika z tego, że on w sposób mniej lub bardziej merytoryczny i mniej lub bardziej populistyczny, mówi o tych właśnie wielkich geopolitycznych kwestiach, które no, w Polsce pojawiają się tylko właśnie w kontekście wojny w Ukrainie, inwazji Rosji, Rosji w Ukrainie, a już nie właśnie w kontekście tej szerszej rywalizacji mocarstw. Więc no, ja osobiście Jaka nie jestem w stanie słuchać, i, i, i mam jak najgorsze zdanie o jego analizach, ale jednak ta luka, jakby to pokazuje, że, że tutaj tego brakuje, także, że nie wypełniają tej, tej przestrzeni ani rządzący, ani, ani media głównego nurtu, aż do teraz, bo my to właśnie teraz robimy. Tak jest. To co? Krótka konkluzja może. Krótka konkluzja, tak. Um, do brzegu Oceanu, Jeziorka. Do brzegu. Powiedzieliśmy bardzo dużo o, o, o rywalizacji chińsko-amerykańskiej, powiedzieliśmy o tym, jak się w tym wszystkim ma Europa, ale w tych trzech ciałach skupiliśmy się trochę mało na tym, czy jakby Europa i Stany mogą razem jakoś stawić czoła. Ręka Chinom. w rękę na spotkanie z tym smokiem. No, i y, tu już wchodzi ten, ten element Donalda Tuska, mianowicie, okej, okay, Europa i Stany Zjednoczone to jest tak strategiczne partnerstwo, sojusznicy i tak dalej, ale co jeśli będzie Trump? Mm -hmm. No i właśnie, y, Unia Europejska szykuje się na ten scenariusz życia bez tego słodkiego parasola, który rozpina nad nami y, USA. Y, pytanie, no na ile to będzie skuteczne i co to w ogóle będzie oznaczało też dla tych relacji y, światowych, nie? nie tylko naszych bilateralnych ze Stanami. Tak, no bo jeśli faktycznie, a wiemy, że Donald Trump no jakby się chodzi o retorykę dotyczącą Europy, jest, jest bardzo mm, arogancki i, i raczej jakby lubi Europę upupiać i upokarzać. Mm -hmm. Jeśli faktycznie dojdzie do jakiegoś takiego, nie wiem, wojny handlowej i, i zerwania na przykład tej, tego partnerstwa obronnego, Europa będzie musiała... Mm, jakby, no, znacznym, w znacznym stopniu jakoś lekalibrować swoją politykę wobec Stanów Zjednoczonych, no to co to będzie oznaczało dla relacji chińsko-europejskich? To jest to, że my tak naprawdę nie wiemy tego, ale możemy zakładać, że jeżeli y, będzie ogólne rozluźnienie y, relacji ze Stanami, to w takim razie Unia Europejska będzie chciała bardziej w oderwaniu, bardziej autonomiczną politykę prowadzić też wo wobec innych sił na scenie globalnej. Też y, gadaliśmy o tym, y, że, że trochę Stany Zjednoczone lekko tracą pozycję takiego super lidera, jeżeli chodzi o, o taki autorytet geopolityczny, zresztą to wpływa bardzo sytuacja w tym momencie w Palestynie. Tak, no, Europa długi czas utrzymywała wspólny front z Izraelem i, i ze Stanami Zjednoczonymi. I teraz jednak widzimy, że coraz bardziej się te pozycje rozjeżdżają w kontekście e, no, zamordowania przez izraelskie siły zbrojne siedmiu wolontariuszy zagranicznych w, w tym tygodniu w strefie Gazy, Amerykanie mówią, no to był wypadek. Tak? A, a jakby wszystkie inne dowody, łącznie z, łącznie z informacjami, które właściwie mamy od, od izraelskich sił zbrojnych, widzimy, że to wypadek nie był. Tak? Mm -hmm. I że mamy do czynienia ze zbrodnią wojenną. I to, że Stany Zjednoczone mówią w tym momencie, no nie mamy na to dowodów. Mają. To jest jakby w bardzo jasny sposób e, po prostu polityka amerykańska, która jednak priorytetyzuje Izrael ponad ponad wszystko inne. I tak jak powiedziałeś, tu będzie otwarcie dla Europy, jak zdefiniować swoje kontakty z, z całą resztą świata, w tym też z Chinami. Ale tu też jest ogromne otwarcie dla Chin. Mam taki cytat, który myślę, że jest dobry na podsumowanie. To jest... Zostawimy was z nim, napiszcie rozprawkę, potem... Tak, dokładnie. To... Ale tylko jeśli chcecie i nie będziemy jej oceniać. To jest cytat z profesora Henry'ego Gao z Uniwersytetu Singapurskiego, w którym opisuje tak jakby podejście Chin do właśnie Stanów Zjednoczonych i do Unii, czy Chiny zaatakują Tajwan i, i jaką rolę będzie miała w tym, w tym Europa? Nie możesz, jakby, czy widzi obecny porządek świata poprzez mm, taką soczewkę trzech królestw. To trochę jest Jezus, tak jak my, trochę tak jakby to po tak, trzech mocarstw um, i nie możesz walczyć, dwóch, z walczy, z walczyć z dwoma pozostałymi mocarstwami w tym samym czasie. Jeśli chcesz walczyć z jednym, to musisz być przyjaciółmi z drugim. Na tym polega strategia. I wydaje mi się, że, że jeśli faktycznie dojdzie do, do powrotu Donalda Trumpa do władzy i znaczącego pogorszenia się relacji Stanów z, z Europą, to nie będziemy mieli też kolejnego konfliktu z Chinami, tylko raczej Chiny będą robiły wszystko, żeby tą Europę sobie udobruchać i, i być może Unia Europejska też w kontekście o czym mówiliśmy e, transformacji energetycznej, e, tego jak ogromną rolę Chiny odgrywają właśnie w, na rynku gospodarczym jeśli chodzi o, o panele słoneczne, ale nie tylko baterie litowo e, może tutaj dojść właśnie do tego, że nagle Chiny będą naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Friendship with USA over, now China is my best friend. Dzisiaj była, kochani, wielka geopolityka w naszym studiu. Dziękujemy, że byliście i byłyście z nami tutaj w tym odcinku chińsko-amerykańsko-europejskim. Zapraszamy do subskrybowania, do komentowania, do wysyłania nie wiem, wiado wiadomości. Przede wszystkim polecajcie ten podcast swoim znajomym i przyjaciołom oraz wrogom, jeżeli uważacie, że on jest fajny. Słyszymy? Jesteśmy debiutantami roku, Marta, musimy Jesteś, o tym wspomnieć. A, przepraszam, no jesteśmy debiutantami roku. Dostaliśmy nagrodę za debiut roku w magazynie Media Marketing Polska. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia. Sory! Przepraszam! Aaaa!